Nagrywasz? Widać przepływ. Widać, że jest timeline gruby? To Widać. dobrze, niech wszyscy wiedzą, że ten film, który za moment się rozpocznie, jest gruby. Można. Ale teraz żeś zabrał kluczową stronę, chłopiec, stąd wrócił z powrotem. O, to wiedzą, że jest git, tak? Tak. Witam was wszystkich, moi kochani, bardzo serdecznie w ostatnim materiale w 2023 roku. A umówmy się, że na tym kanale w tym roku działo się naprawdę wiele. Cześć, mam na imię Aleksander, mam 21 lat i wygrałem CS-a, nie? Houston, Teksasie, USA. Przedstawiam wam, moi kochani, milion złotych w setkę. No i takie rzeczy jak na przykład te, które widzieliście, z taką jakością i z takim rozmachem produkcji możemy realizować tak naprawdę dzięki takim inicjatywom jak 7out.pl. Bardzo miło mi jest również kończyć ten rok z taką inicjatywą jak ostatnia środa, a mianowicie live świąteczny, na którym mogliśmy przekazać 100 tysięcy złotych na potrzebujące psiaki. Gdyby tego wszystkiego było mało, w związku z tym, że rekordowo bierzecie udział w ostatniej akcji spod mojej ręki, mogliśmy kupić X5M i przekazać je komuś z was za totalne darmo. Kto był na live'ie, ten wszystko doskonale wie. Więc jeżeli ten rok był dla ciebie fajny, jeżeli chcesz docenić to, co robimy, jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na i tak największe w historii szanse zgarnięcia jakiejś nagrody, to wpadaj właśnie na 7out.pl i wybieraj za 39, 79, 139 bądź 199 ziko swoje własne e-booki. Jeżeli ten rok był dla ciebie całkiem niezły, to wpadaj na tę stronę, jest ostatni dzień, aby w 23 zakupić jeszcze swojego e-booka bądź zwiększyć swoje szanse. A tymczasem przejdźmy do tematów kluczowych. Trochę mi się nasuwa jakaś zbiorowa przepustka z oddziału zamkniętego. O kurwa, mać kompakt. Upoluj choinkę. Z scyzorykiem. Dobra, ale kiedy oni przyjadą? Za godzinę? Za godzinę, bo ja mówię, a może jutro, jak będzie widno, nie? Oni mówią, nie, no bo tam jest benzyna, olej, to trzeba jak najszybciej wyciągnąć. Jesteśmy w drodze na akcję wyciągania E46. Czy to mądre, że Kuba znowu jedzie 46, tylko tym razem kupetą? Nie wiem. Choć się domyślam. Na miejsce od domu mamy całkiem niedaleko, 10-15 minut. Na miejscu będzie straż pożarna, będą nurkowie. Pewnie znajdzie się i policja. Tutaj są przepisy takie, że żeby sprawdzić kierowcę i pasażera, którego podamy, że tym samochodem jechali, musi przyjechać również pielęgniarka, żeby sprawdzić, czy wszystko z nimi jest w porządku, bo może im się wydawać, że jest wszystko ok pod wpływem adrenaliny, a naprawdę mają jakiś problem. Jest godzina 17:16, wygląda jak środek nocy. Tutaj światło, przypominam, że mamy tylko i wyłącznie do godziny 14:30, więc ten materiał rozpoczyna się dla was teoretycznie dzień, a praktycznie to trochę w środku nocy. Ile będzie trwała cała akcja wyciągania, nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli oglądasz ten materiał przed samym Sylwestrem, no to wspólnie z licencjonowanym opierdalaczem rąk możemy życzyć... Tak, żeby wasze nowe samochody, które będziecie posiadać, przeżyły dłużej niż 2 dni. Pamiętajcie, zawsze iść się złączoną trakcją.
Przejeżdżając tędy rzeczywiście te ślady widać na tyle, że ktoś mógł przejeżdżać i być na 100% właściwie pewien, że samochód tam wjechał i ktoś się z niego nie wydostał i dlatego był telefon na 911. Jeszcze gdyby ktoś z was się zastanawiał, jaka temperatura towarzyszy nam podczas tego wszystkiego, co widzicie, to popatrzcie tu. Minus 23 stopnie na chwilę obecną i z godziny na godzinę będzie coraz chłodniej. Powiem ci, Kamil, że te mosty się na coś trzymają ostatnio. Jakbym był w takiej sytuacji miesiąc temu we dwójkę. Hall of Fame, spotlight, wszystkie światła na niego. Idzie, bohater naszego zdarzenia, proszę. Zmierza w kierunku mostu. Jesteś dumny z siebie. A co, policja przyjechała pod dom? Tak, stoi pod domem. No. Ta, co nas miała teraz. No. No i Gosia dzwoni do mnie, że co ma robić, bo policja stoi i puka do drzwi. Ja mówię, że ma siedzieć cicho. Nie no, niech tu przyjadą, nie? No to strażak dzwoni do nich. A. Hello. Was you in a car? No. Two persons. Yes, they're okay. Are they okay? Yes, they're okay. 100%. Socks, 100%. They hit anything? No. Just cold. Yeah, very cold. Very okay, cold. Because ambulance is coming there. All right, so yeah. They are here. I exactly know where the car is, if you want. It's like... Ja w ogóle jaka creepy mgła, widać to? O, widać, nie widać wody. Jest i pasażer całego przedsięwzięcia. No, było chłodno po wyjściu z wody, bo w samej wodzie nie było źle. Ale zimno! I jakie morsowanie! Now the police is coming here, an ambulance. They want to check you. In Finland people go to sauna and then go swimming. It's normal, but not with the car. Yeah, this is another level. Powiem ci, że jak leciałem sobie tutaj wczoraj, to myślałem, że to będzie taki spokojny wyjazd w świątecznym nastroju. Przecież jest świątecznie. Jest, no tak. Ten pan przychodzi. Minus 24 stopnie nie jest świątecznie? Poza tym na mapie pokazuje. Pokazywaliście, gdzie w rzece jest nasz samochód przy samej choince. To było najbardziej świąteczny akcent dzisiejszego wieczoru. Was it expensive car? No, it's old BMW. 1200 kg. With 5000 liters water inside. Yeah. Pan strażak mówi, że troszkę szybciej było niż 50. Nie no, co no, drifterzy. Kurwa, drifterzy! Po prostu szyny były dobre, szyny były złe i podwozie też było złe. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Wyniosło, tak? Wyniosło go. Stary, my toniemy, rozumiesz? Oh, when it's happened? I don't remember any. You don't remember any? No. Mówi tak, że w całym tym rejonie to jest jedyne miejsce, gdzie można było f***ować auto do wody, nie? Czyli wiedzieliśmy, gdzie jechać. Słuchajcie, mało tego wszystkiego, za chwilę przyjadą nurkowie i to jest pierwszy i jedyny temat, który mamy z rowaniami, czyli z wioski Świętego Mikołaja. Ty już masz prezent za sobą, już masz wykorzystany. Mikołaj Dank nic to. Więcej ci nie przyniesie. Dank tylko to. Nurków ci wysłał. Mikołaj to mnie wyciągnął z tego auta. Panowie mówią, że ta akcja jest bardzo droga. Myśleli, że jest f*** droga. Jakieś widełki cenowe podali? Nie podawali widełków cenowych, ale mówili, że nurkowie przyjechali z rowaniami i że będziemy mieli bardzo expensive materiał. Ale to nie pierwszy raz już będziemy mieli bardzo expensive materiał. W tym filmie kupiłem 7 samochodów. 7 samochodów przerobimy, aby następnie wszystkie 7 znalazły nowego właściciela. Ogólnie ciekawa jest też technika tego wszystkiego, która wychodzi tutaj w praniu i przez przypadek, a mianowicie on nie może jakby popłynąć w miejsce, które my mu wskazujemy, tylko on musi przeczesać, jakby, no tak jak pies myśliwski, nie? Musi zaliczyć jakby wszystkie checkpointy, żeby niczego nie pominąć i nie stracić orientacji, gdzie się znajduje. No głęboko jest. Dokładnie tam, gdzie rzucałem. Jest, patrzcie gdzie jest, tam jest. No tam, gdzie żeście go ostatnio widzieli zasadniczo w poprzednim materiale, no to tam jest, nic się nie zmieniło. Nikt nam nie zajebał 46. Udanej misji ratunkowo-wydobywczej należy wrócić w eleganckim stylu i tak też czynię. Słyszałem, że tak wjeżdżasz na rejon, jak wygrasz E46. Mija kilka godzin, wszyscy są zmęczeni, ale jeden osobnik ponownie popełnia strategiczny błąd. Jest inny odcinek, ten sam wyjazd, a kolega w ogóle nie uczy się na błędach. Damianku, czyń honory.
5 kilo waży ta patelnia. Żeliwna, porządna. Kajdanek? Prawdziwy. Nie żaden podrabianiec z futerkiem. A nawet jak sobie odkręci rączkę, to i tak by się chodził. Teraz piła i stroboskop. K***a patelnię przypiętą do ręki i się nie obudził. Patrzcie, co jest to? Dwa kluczyki. Jedyne dwa. I teraz na minus 27. Jeszcze on jest praworęczny, nie? Ani się wysrać. To jest skrobaczka jakaś do jajek. Omlet będzie robił. Nie, czekaj, jak to się mówiło? Dalej, patelnia gadżeta. Dalej, patelnia gadżeta. Mamy tego, Tora. To chodzi w wadze tej patelni. Czemu mamy młot wyburzeniowy ze sobą na wyjeździe, nie pytajcie, ale takich tajemnic Lora skrywała jeszcze więcej. Niczym się nie przejmujcie, wiem co gadam. To będzie taki robot kuchenny teraz. Mamo, kupmy Thermomix, mamy Thermomix w domu. On drugą rękę wystawił, żeby mu przypiąć, patrz. Oj, panie, jesteście w***e, serio. Wrócił spać. Twoja mama dzwoniła. Ciebie? Do ciebie. Do ciebie dzwoniła, kurwa. Razy dzwoniła już. Dzisiaj? Tak, nie słyszałeś, masz telefon. Przy sobie nie słyszałeś. Halo. Kurwa, co jest do puść tu. Co ty kurwa do mnie? Od razu wszystko na mnie. Halo. Ej, ale o chodzi, że kurwa ten. Dalej, patelnio gadżeta. No. No do tych najmłodszych widzów, nie oglądajcie tych rzeczy, k***a, bo potem budzisz się rano, no i tak to wygląda życie, nie? Gażda, uwolni mnie. Chyba, chciałabym, niestety nie mam kluczyku. Nie p***a PZPN. Pojebało was, k***a. Ale jak się zmachnę, nie będzie wam to wyśmiało, k***a. Dalej, ręka gadżeta. Fu! Kieruj patelnię w dobrym kierunku, to może Polsat odbierzesz. Zrób mi takie, żeby wiedziała, co straciła. Dopiero teraz możemy go zobaczyć za światła dziennego. Wbrew temu, jak to wygląda, wcale nie jest godzina 5 rano. Jest godzina 10 rano i tutaj jest taka jasność. Natomiast kompakt musiał się przewrócić na dach, jak już zleciał na dno. Zobaczcie, wszędzie właściwie jest kra lodu. Otworzysz czy nie? Bez szans. Nie wiem, czekaj, może pójdzie, ale fotele są tak twarde. Ty, idą! Yeah. Popatrzcie na wnętrze, wszystko jest zamarznięte. Deska rozdzielcza, kierownica jest zamarznięta, podłokietnik, wszędzie wszystko to jest kamień. Stało na minus 29 stopniach całą noc, po tym jak całe nasiąknęło wodą. Ja podejrzewam, że tu nawet w cylindrach jest woda. To będzie rekordowo ciężki kompakt. Patrz tu na przykład, tu się woda odłożyła. Widzisz taflę lodu? Tak. Czekaj, nie da się tego wyjąć. O, jest. O. Kluczyk za was! Kluczyk jest w środku! No i mniej więcej w takiej wadze teraz chodzi kompakt, nie? Co ty gadasz, że ten kluczyk tam, czego to jest kluczyk? No to jest taki do dorabiania zapasowy. Okej. Okay. No i cóż mam wam więcej powiedzieć relacjon... O k***a. Jak coś, to drzwi się nie zamykają. Cóż mam wam więcej powiedzieć, relacjonując to wszystko z miejsca zdarzenia. Wjechał tędy, kosił krzoki, aż wylądował tu, a następnie popłynął Achen w tamtym kierunku, ale to już wiecie. Wyciągajmy go. Natura Turasa jest silniejsza od niego. Po takich przejściach, zobaczcie, on dalej bokiem leci. Backward entry się tu robi. Tyłem go chcecie wciągnąć? Musimy go wciągnąć tyłem. Oh.
chłopie. Te dokumenty wyglądają lepiej niż w niektórych samochodach bez wyciągania z jeziora. Serwisowana! Panie, w ASO od początku do końca. Książeczką to można... zabić, co prawda. To jest książka, to jest papier. Olej wymieniałem co 8 tysięcy, panie. Wróciliśmy ci twoją własność, Kubuś. Dwa dni temu lepiej wyglądało. Płeska wokół się kręci, nie? Ten szyberdak nas uratował. Jakbyśmy wpadli do rowu, to przez szyberdak wychodzimy. Pamiętasz, Piotr, jakieś były to całe szyberdak? Coś tam pamiętam. Jakieś flashbacki są. Pojechaliśmy upalać gruzy do Finlandii, co mogło później tak, Kubuś? Ma. No wyklepie się, wiesz, tu nowy błotnik, nowy zderzak, założymy od razu M-pakiet. Belgi są całe, myślę, że na tym wyjeździe jeszcze nim pojeździmy. Serwisowane. Tak, zawsze w ASO, olej wymieniany co 8 tysięcy kilometrów, igła. Dzięki. Para. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. I'm joking! Stop! 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 Słuchajcie, banda niewyżytych w ilości sztuk 11 chłopów właśnie przyjechała do wioski Świętego Mikołaja. Na naszej checkliście znajduje się ta właśnie postać. W tym momencie wchodzimy do sklepu. Chciałem powiedzieć, że cała ta wioska jest jedną wielką ściemą. Wszystko tutaj kosztuje, idziecie do toalety, kosztuje, chcecie zdjęcie, kosztuje. Nigdzie nie można nagrywać, pewnie dlatego właśnie idziemy przez sam środek sklepu i to wszystko kręcimy. Słuchajcie, absurd sięga tego stopnia, że sytuacja, w której chcecie zdjęcie na papierze kosztuje 30 euro, zdjęcie ze Świętym Mikołajem. Oczywiście całość trwa tylko i wyłącznie 15 sekund, bo wchodzi już kolejna osoba do kolejki. Natomiast jeżeli chcecie je dostać też na maila, to wtedy kosztuje już 80 euro. Renifery wyglądają w ten sposób. Co mam więcej powiedzieć? Wypchali zwierzęta i dzieci mają się cieszyć i to jest meblościanka normalnie, kurwa. To tapeta. O, proszę. I wszystko jest na telewizorach. I kolejka, żeby w ogóle poznać tego Świętego Mikołaja, to jest długa kolejka i 15 sekund można siąść koło niego i zapłacić mu dodatkowe jedyne 30 euro special price for you. Możesz zapłacić za to, żeby ci dał prezent, który mniej więcej w tym samym sklepiku ścianę obok kosztuje euro 4. Bliżej. Taka komercha, że zjebali mi marzenia dotyczące Świętego Mikołaja. I co ja mam mu teraz powiedzieć, jak mu siądę na kolana? Take a seat. I have to sit on your knees. Yeah. Yes? Yes. On your knees? Yeah. Yes? Yes? Alright. Oh, alright. Yeah. And now. I love you, Santa. Cofam wszystko, co powiedziałem. Zajebiście jest. Ile trzeba, tyle trzeba płacić, żeby oni tutaj zarabiali, żeby Mikołaj siedział, żeby miał bułę, żeby miał na samochody, żeby miał na nieruchomości, żeby miał na dobre życie. Bo to jest dobry gość. Mimo, że nie można było, wziął mnie na kolanko. Spodziewałeś się tego? Nie. Ten był fajny, nie? Fajny. Czyli mamy na checkliście odznaczonego Świętego Mikołaja i mamy wykonany challenge, na kolanko zostało wzięte. Tak jest. Ja się czuję spełniony. On istnieje naprawdę. Wszystko, co powiedziałem wcześniej, zanim tutaj weszliśmy, to ja wycofuję się z tego. Tak, chociaż kilka słów na poważnie, to na pewno jest to bardzo fajne miejsce, do którego można by przyjechać z dzieciakami i w którym dzieciaki mają wielką frajdę. Ale znowu z drugiej strony nie fajne jest to, że mają frajdę dzieciaki, których rodzice mogą sobie wydać paręset euro. Właściwie to tutaj nawet nie ma limitu, możesz ich wydać parę tysięcy euro na jakąś tam zajaweczkę. No ze względu na to, że naprawdę tutaj totalnie wszystko kosztuje. Tutaj parking kosztuje 50 euro za odparkowanie samochodu, nie? Każda głupota tak naprawdę to jest parędziesiąt euro. Oczywiście beka, wszystko fajnie, ten Mikołaj się trafił taki spoko, bo jest tutaj dwóch Mikołajów i ten drugi na przykład jest taki, że tylko odbębnia swoją robotę, coś tam burknie, coś tam zapyta i nawet nie można za blisko koło niego siadać. Szybkie zdjęcie i następni, no nie? No więc tak jak mówię, ma to wszystko swoje plusy i minusy, natomiast my jak mamy po 20 parę lat i raczej inne rozrywki nas jarają. No to nie mamy tutaj za wiele do roboty, fajnie było tutaj być, na checkliście Mikołaj został odhaczony i tego jednego to zajebiście pozdrawiam. Chciałbym jeszcze zobaczyć renifery, nie? Nigdy nie widziałem renifera. Babka sobie idzie z reniferem normalnie jak z psem. Przegadałem chłopa, że moim marzeniem jest pogłaskać renifera. I powiedziałem, że nie chcę, żeby nas gdzieś ciągnął. Nie chcę męczyć renifera, chociaż tego pewnie nie męczy. Ale dam mu 50 jurochów, żeby mi go dał pogłaskać. To będziesz to. Ty, idzie. A! To
Tak, jest soft. Yeah. Jaki ładny jest. Dzięki. Dobra, mamy kolejną pozycję na naszej finlandzkiej checkliście. Perra? Perra? Jakoś tak. Later. Przepraszam panowie za sekundkę spóźnienia, ale tak się składa, że mieliśmy odwiedziny. Przyleciała do mnie Jadwiga ponownie. Ta Jadwiga? No ta. Ta, którą Damian bardzo dobrze wspomina. Pojechałem, kupiłem piłę, zapłaciłem za nią 2000 zł, a oni mi k***a przyniosą scyzoryk, jeszcze taki k***owy i każą ciąć. No i Kuba przez przypadek również. Chociaż tobie nawet Jadwiga nie musiała dostarczać listu, ją wyprzedziłeś, k***o. Natomiast w tym przypadku mamy to, uwaga, kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Dla kogo? Otwieram kopertę i widzę, co tu jest napisane. Dziadek has. A, jest k***a. Uwaga. W zależności od tego, na jakim kontynencie znajdowali się nasi przodkowie, tak podróżowali. Jedni wyprzedzili swoje czasy i robili to pojazdami mechanicznymi. Inni mieli ciepło i robili to konno. Tutaj, w Finlandii, nie było mowy o samochodach, nie jeździło się również konno, taksówki nie egzystowały. Ludzie, w szczególności przodkowie, a niektórzy nawet do dziś, poruszają się za pomocą psich zaprzęgów. Ha? Dzisiaj konie mechaniczne zamienisz na psi zaprzęg. Zobaczymy, kto w waszym teamie jest samcem alfa. W promieniu 30 km stąd znajduje się miejsce, w którym zaczniesz swoją przygodę. Mało tego wszystkiego, Rafałku, musisz dojechać tutaj do nas, więc masz 30-kilometrową podróż psim zaprzęgiem. I można by pomyśleć tak, łatwo przyszło, łatwo pójdzie, siądę sobie, kocyk na nóżki zarzucę i dojadę. No tak, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że jak zawsze będzie gnój i że nie powinniśmy robić żadnych rzeczy, które wymagają jakiejkolwiek odpowiedzialności i rozwagi w tym składzie. Od kilku miesięcy, jak tylko zaczęliśmy planować ten film, szukaliśmy firmy, która zgodzi się na to, żeby oni sami jechali w tych saniach, a żeby jedyny przewodnik był gdzieś tam za nimi, na skuterze śnieżnym. I nikt nie chciał się zgodzić. Psy mogą uciec, mogą zjechać z wyznaczonego szlaku. Dużo jest zachodu z tym, żeby odpowiedniego szlaku psy nauczyć. No i przede wszystkim, najważniejsze, wiadomo, że oni nie potrafią nad tym panować. Natomiast po długim poszukiwaniu jedna firma się zgodziła. Za oczywiście masę dopłaty i na własną odpowiedzialność. No właśnie, i tu ponownie pojawia się słowo klucz. Odpowiedzialność. No i to był błąd. Kierować? Wołać? Prosić? Nie wiem, jak nazywa się ta osoba, która kieruje psim zaprzęgiem. Może ktoś z was wie, wiecie? Snoker, poker, kurwa, nie pamiętam. To co, ja kieruję, a chłop w środku? Nie, ty kierujesz i musisz do nas dojechać. My w tym czasie mamy co robić, Rafał. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze. No, to nie jest chyba trudne. Jak się woła psy, żeby jechały? Oni jak ci woła? Wszystko wytłumaczą. Jak się gwizda po finlandzku? Jak się gwizda, ha? Nie, no spoko. Twój operator czeka o tam, twój kierowca czeka w samochodzie. Jeździłeś kiedyś? Czym? Psem, z psami, nie wiem jak to nazwać. Na psie. Na psie jeździłeś? Jedynie jak jeździł to na pieska. Zatem udajcie się do pojazdu. My za chwilę zaczniemy dzień, który mam nadzieję, że nie skończy się żadnymi złamaniami. Wy w tym czasie natomiast musicie wrócić do nas. Życzę wszystkiego co najlepsze. Ta Fatima był haznar i go nie ma. Ale ta Jadwiga z Hogwartu wali w chuj to. No i taka sytuacja tutaj ma miejsce. Ty, a ta Jadwiga to specjalnie tak mówisz? Bo to normalnie była Hedwiga. W Harrym Potterze była Hedwiga? No Potter miał Hedwigę. A nie Jadwigę? Nie. Hedwiga jest na L4. To jest jej jakaś kuzynka z jeb***a. Jadwiga ją została. Słuchajcie, Jadwiga się nie dostała do Harry'ego Pottera, dostała się jej kuzynka Hedwiga. My wzięliśmy tą, co została po prostu z naboru. Rudy się nie dostał! Jedna lata w Hogwarcie, druga na YouTube'a to nosi. Tak, tak, tak. Jedna lata w Hogwarcie, druga na YouTube'a. Jadwiga to jest chłopak, o którego masz się nie martwić. Jeszcze umie pisać. Słuchaj, co...
wir haben nicht so viel Zeit für die Bestellung, so wenn Sie sind fertig mit alles, können wir schauen. Ja nie rozumiem ani słowa, natomiast mamy jechać na robotę, Kuba ma akurat przerwę, nieważne. Najbardziej pakowne z tego wszystkiego RS6, największy również wół pociągowy, nie ma co się oszukiwać, to jest Quattro. Zapraszam, narty myślę, że wchodzą bez problemu, także jeżeli ktoś z Was wygra i lubi właśnie jeździć na narty, na deskę, to oprócz tego, że możecie sobie założyć bagażnik dachowy, to możecie również wsadzić je do środka, albowiem pewnie wchodzą jak 500 kilo ziemniaków do M3, czyli bez pierdnięcia. Hop. Chyba widzieliśmy. Zapraszam. Proszę. Z przodu by można było jeszcze maraton zrobić i pobiegać. Ogólnie cała rodzina może zapierdalać na desce, na czym tylko chce. I uważam, że cold start po tym, jak to auto stoi na minus 20 w nocy, będzie miodem dla uszu. V-ka Bangla. Jeżeli ktoś lubi brzmienie właśnie V8-ki, no to jest to wybór w całej akcji zdecydowanie dla niego. Ty kochasz M-ki, co brzmi lepiej? M3-ka czy to? V-ka sama w sobie też ma zajebisty dźwięk. Nie, no nie ma co pierdolić, ja wolę M-ka, ale to brzmi lepiej. Ja też. Ale to brzmi lepiej. No V-ka brzmi zdecydowanie lepiej, nie? To cylindry jednak robią swoją robotę. Dobra, jedźmy. Chcesz się ktoś połamie, czy nie? Obrotów, bo jeszcze się do końca nie zagrzał. O, jest dobrze. Ty, no powiem ci, że ten hak wygląda, jakbyśmy mieli tą lorę ciągnąć, a nie te sanki. W tej lorze jeszcze coś było ukryte. Zapomniałem o nich. Te w ogóle czarne to już były w odcinku. Gendry zjeżdżał, z tą Gielcekiem wyjeżdżał. A, co wyjechaliśmy GLC na stok narciarski. Rzeczywiście był taki epizod w historii tego kanału. Sam nie sądziłem, że aż taki test pakowności tego wyjdzie przez przypadek. Jeszcze teściową byś upchnął. Tak analizując, ten challenge się wydaje taki dość chyba prosty, nie? No bo to przecież siaki są szkolone do tego, żeby wozić tych ludzi w tych saniach. Trasę chyba jakoś mniej czy bardziej znają. Pogoda jest w miarę okej. Okay. Ahoj, przygody. Dobra, jesteśmy w miejscu, w którym zaczyna się nasz challenge. Jest to jakieś 30-32 km od naszego domku. To są nasze sanie, którymi mamy podróżować. To są nasze pieski pociągowe. Dobra, Timon nam pokaże, co my mamy robić, żeby nie zginąć i tu nie zostać. Okay, so, first things first, both feet on the runner, both hands always on the railing. Relaxed on the sledge, little bit like this, dancing on the sledge. This is the brake, yes. And always with a firm foot, both hands, and push down on... Three, two, one, go, go. Ale napierdzielają! Powiem ci, obstawialiśmy, że jedziemy jakieś 20-25. Nie. Jest szybciej, jest co? Jest szybciej, no. Trakcję mam już wyłączoną, silnik już podgrzany. Pałka Bangla. Fajnie, jak ktoś z Was wygra na przykład RS6 i trafi się tak, że nie wiem, musi odwieźć dzieci dwójkę do szkoły. Akurat my operatorów, ale możecie nawet trójkę, bo jeszcze jest przecież pasażer. To jest dla samotnych ojców na przykład. Może sobie odwieźć dzieci do szkoły, a później wsiada właśnie w to rodzinne kombi, w cudzysłowie, oczywiście to nie jest kombi, tylko awan. No i tak naprawdę samym programem, jak chcesz, to masz tutaj ponad 700 koni. Fajnie bangla ta V-ka, zajebiście, patrzcie, są dołożone łopatki, które mają zajebisty dźwięk zmieniania biegu. Wyłączacie kontrolę trakcji i tak naprawdę miód dla uszu oporowo. Fajny sprzęt, na pewno zdecydowanie w całej tej finałowej akcji jest on najbardziej praktyczny ze wszystkich i czego by nie gadać, no to akurat tego RS6 odmówić nie można. Jest to najbardziej praktyczny samochód w segmencie właściwie super samochodu. Dobra, skrętkę załóżmy, nie? Kamil, ty miałeś RS6, gdzie tu jest skrętka? Miałem, ale miałem poprzednie, gościu, nie miałem takiego wypasa, jak to mówią. To jest butla z gazem, zostaw. O, 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 o. O. Nie no, ale nie ma. A zobacz z drugiej strony. Nie? Tu nie ma. Nie, żartujecie, sprawdziliście wcześniej, że nie ma tego? Kto by tam sprawdzał? Co tam, Damian, masz? Ale żebę. To jest styropian. Co by nie miała wkrętki, bo ma haka? Ty się głupio pierdolić, ale... Ej! Zadziałał ten. A, od nogi? Zamknąłeś nogą? Dobra, jedziemy po Turasa. No i
No i wyszło, co wyszło znowu z tego? Gdzie jest hazna? No tak, wyszło z tego, że BMW... No nie wierzę. A nie mamy wpiętego haka od spodu, bo dyfuzor jak chłopaki wsadzali, to wypieli haka. Dobra, to przynajmniej był test spakowności i wierzcie mi na słowo, że... No uciągnęłoby gościa na sankach, no. A few moments later. Co ty wrona robi? No nic, tak pojadę. Chciałeś się ktoś połamieć. To już była bomba, ty! Odważnie! Utopienie auta też nic nie robi wrażenia. Coś RS6 trzeba było pociągnąć, trafiło na wronę. A few moments later. Przykro mi, to miał być twój dzień, ale wieje. O, to jest piękny widok. W każdym razie bierzemy ciebie, bo ty na pewno masz wkrętkę. No powinno pójść, kurde. Czekaj, pokaż. Idzie! O, czuję, że się wcięło. Czuję, że poszliś to. Może już osłabiliśmy strukturę i teraz już łatwiej pęknie. Ostatnie szlify. O! Mamy to. I teraz, patrz, zaczyna się. Od strzała i bez pierdnięcia. W ogóle fajny bajer, którego nawet nie pokazałem wam w mojej MC, jest taki, że zobaczcie, macie coś takiego jak status pojazdu i macie M-kę, którą możecie obracać i to jest wasza M-ka nawet w waszym kolorze i patrzcie, puszczam hamulec, ona też puszcza hamulec. Włączam kierunkowskaz, ona też włącza kierunkowskaz. Otwieram drzwi, patrzcie, ona też otwiera drzwi. Więc normalnie działa jakby w czasie rzeczywistym, możecie sobie nią obracać, ruszać i fajny bajer, zajebista zabawka. Dobra, ta ma wkrętkę. Potrzebujecie coś do ciągnięcia? Zawracam i jestem, przybywam na pomoc. To BMW porządne. Jak się miało nie mieć. Zawsze musi coś mieć z Audi z rowu wyciągnąć. To tak trochę żartuję, bo Quattro się bardziej napędza na tym śniegu, BMW. I to zazwyczaj BMW. Ja jestem w samochodzie i obserwowałem, jak sobie to łączycie. I wy wyglądaliście, jakbyście totalnie nie wiedzieli, co robicie. Nie no, połączone jest profesjonalnie, to moim zdaniem jest okrutnie długi ten zestaw. That's what she said! My jesteśmy teraz długości ciężarówki. I to nie jednej, jak to pociągniemy dalej. Powiem wam, pierwszy możliwy zakręt. Może mieć za duży promień. Spróbujmy powoli. Brzoza! No co ty tam siedzisz? Saneczki są dla ciebie. Pracuję. Na podgrzewanym stołku. Nie ma tak łatwo. Które sobie szef życzy? Zawsze pierwsze. Zapraszamy. Jest kierownica, instrukcja obsługi jest zbędna. Tobie pokładam nadzieję. Nie, może sobie załóż gogle. Chcesz kask? Nie mam kasku. Ja mam. Na chuj kask. Dobra, jadą. Powoli hamuj. Gdzie on pojechał? Nie wiem. Co ty masz za aparat, chłopie? Nic nie było widać. Ja nie widzę ostatniego. Ja nie widziałam nic i nie mogłam oddychać, bo Artur szura butami, jeszcze śnieg idzie mi z opon, jeszcze z butów Artura. Jak mówisz, że jest strasznie. Wolałbym nie prowadzić live'a z rękoma w gipsie, bo się będzie ciężko sięgać po los. Dawaj! O f***a! Ja dupa! Moje dupa! Damian się puścił! Nie ma Damiana! Bądź śladzie po traktorze, który tutaj przejeżdżał i na każdym z tych śladów moje dupsko dostaje w dupę. Ręce bolą? No ale powiem ci, że tym rowem to żeś tak szedł jak sam Travis Pastrana. Zaoran. Niby Golkowicki Hana to jednak człowiek wielu talentów jest. A
Daj spokój, kurwa. Zasrany byłem teraz, stary. Jechaliśmy dopiero 57 na godzinę. No zrobimy tutaj 150. To beze mnie. Ale stówkę, ja się deklaruję, że stówkę przebijamy na pewno, bo tu jest lajtowo. Na nartach jest lajtowo. Wyskakuj, Wrona twierdzi, że chce 120. Pojechał nam odwieźć operatora. Han zajechany na L4, 2 tygodnie fury w Golkowicach nie są klejone. Nie spod mojej ręki. Natomiast ten oto jegomość czai się na rekord prędkości. Słuchaj, z kabanosem na nartach w zeszłym roku była paczka. Paczka. Dzisiaj podnosimy poprzeczkę. Paczka przebita będzie, nie wiem o ile, może 120, może 150, nie mam pojęcia. Chłopie, 150 to ja tym nie będę tutaj jechał, ten samochód jest w trybie loteryjnym. Zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Nie? Ja chcę jeszcze opinię bossa Kuby Kaskadera. Nie, to jest bez komentarza, co tu odpierdza. Przejechaliśmy, nie mam pojęcia ile. Średnio mi się to podoba, a przed nami jeszcze z 25, 27, może 30 km. Nie wiem, mam dość. Chcę do domu, do kominka. Dawaj się zatrzymamy. Stop. Ty, ale zaparkowałeś. Nie? Psst, przybywamy do was w przyszłości, żeby wam coś opowiedzieć. Właściwie opowiedzieć to, co się tutaj stało, ale opowiadać nie będziemy w liczbie mnogiej, bo specjalnie z tej okazji ściągnęliśmy na nagrania dziadka Haznara, który z pierwszej osoby, najlepiej w pojedynkę, opowie wam, czego dokonali. Zaczynając od początku, dlaczego się zatrzymaliśmy? Zatrzymaliśmy się, ponieważ okazało się, że jazda psim zaprzęgiem, bez doświadczenia, treningu, to jest masakra, fizyczna masakra. Palce, pięty, łydki, kolana po prostu chciały odpaść, żyły swoim życiem. Więc zatrzymaliśmy się, żeby odpocząć. Korzystając z tej sekundy przerwy, stwierdziliśmy, że idziemy w krzaki się po prostu odlać. Naszym największym i najgłupszym błędem było to, że zostawiliśmy saszetkę. A w saszetce dokumenty, pieniądze. I co najgorsze, 2 iPhony. Jedyne co nam zostało, to aparat Piotrulik, tutaj wpięty w ramię. Piotrula korzysta z takiej uprzęży, jak coś o to chodzi, że operatorzy korzystają z takiej szybko złączki, którą wpinasz na bark aparat, wtedy masz wolne ręce, jak nic nie nagrywasz, a jak musisz coś szybko nagrać, to szybko możesz złapać ten aparat. No taki standardowy jakby case. Oczywiście ten aparat był tutaj wpięty, więc nie nagrywał, ponieważ to miał być zwykły, prosty, szybki przystanek, nieznaczący w ogóle w tej historii. On się okazał być, Rafałku, kluczowy. A dlaczego? No tak, moi kochani, w biegu Piotrulo zaczął nagrywać, ale o tym wam już nie będziemy opowiadać. Myślę, że możecie to zobaczyć sami. Ja jestem, kurwa, w szoku. Dawaj, psy biegną. Kurwa, jak się? A co jest? Nie ma się. Gdzie na co? No ale nie dobiegniemy. Kurwa. Zbiegły nam psy. Zajebiście. A nie widać ich nawet. Co tu się odpierdoliło? Za drogą, czy jak? No albo możemy iść prosto i je gonić, albo możemy wrócić. Ale nie wiesz, gdzie jest dalej, jak gdzie bliżej, nie? Ja pierdolę. Najlepsze jest to, że Kamil, negocjując tą akcję z firmą, dogadał się w ten sposób, że x kilometrów za nami jedzie chłop na skuterze dla naszego bezpieczeństwa. To był wymóg tej firmy. My o tym nie wiedzieliśmy. Wiedział tylko Kamil. Gdybyśmy o tym wiedzieli, to byśmy tam stali. A tak zaczęliśmy maszerować. Gubiliśmy sanie z psami. Nie wiem, co się stało. Zatrzymaliśmy się na chwilę za męską potrzebą. Może ktoś powinien pilnować wtedy z tych sani, nie? No ale chłop tłumaczył, że tu jest ten hamulec. A big anchor. Czyli hamulec ręczny, który trzeba, jak go wbijemy, no to one nie mają szans, żeby te sanie pojechały. Jakby liczymy na to, że wrócą, nie? A najgorsze jest to, w saniach mieliśmy plecak, a w plecaku mieliśmy termos, a w termosie ciepłą herbatę. Zaczyna się robić bardzo zimno, jest do dupy. A najgorsze jest to, że nie ma się jak wrócić, bo były te krzyżówki. Na tych krzyżówkach nie wiemy, czy mamy się wracać prosto, w prawo czy w lewo. Oh,
czas na zmianę miejscówki. Mało mamy światła. Joza, nie chcę cię podpuszczać, ale tutaj tego zakrętu w prawo to tak nie zajebiesz na pełnej. Poszedł, patrz. Ale wariat! Powiem ci, że z tyłu to wyglądało, jakbyś był Kimi Raikkonen. A nie jestem? To był dowód na to, że jesteś. Zobaczymy, jak MK w czterobucie idzie. Tak samo bokiem, tylko że szybciej. No patrz, teraz tył napęd wrzucę. Jeden przycisk i mamy tył napęd. Wyszło. M3 to jest taki wspaniały wynalazek z tym napędem i jakie to ma możliwości. Niewiarygodne to jest. I co, zrobiła? Touring z bagażnikiem dachowym, pizga se 360. Brona! Co? Rzucaj ponton! Ponton? No! Jak ponton to jezioro. No i tak wyszło, moi kochani, że domek mamy przy samym jeziorze. Jezioro jest zamarznięte na 1000%. Przecież byliśmy już nawet Maverickiem, byliśmy skuterem śnieżnym. No i weźmiemy, damy długą linę, żeby promień był długi. I myślę, że tu dopiero się mogą posypać rekordy prędkości. Co to będzie pojebane. Nawet jak auto będzie jechać 70, to i tak po promieniu na linie będzie... Jakbym był dobry z matematyki, to bym to policzył, ale... Prędkość odśrodkowa razy długość liny razy konie mechaniczne równa się w chuj. Tak, słucham, z tym się pewnie obliczy. Obliczył. Tu się na pewno mieści Kuba. I Wrona. I Wrona. A tobie broda zamarznie. To możliwe. Nie wypierdolę pontonu, nie? Nie, nie. Prędzej oni wylecą. A ty co uważasz? Ja uważam, że to podwieje, podbije i jeszcze oni wylecą, a ponton wylecie na 10 metrów w górę. Kolega się naoglądał, Matrixa się. Wiecie? Los! Oni mówią, że to jest f**uj. Jedziesz ze mną, Damian? Nie wiem, czy wiecie, ale ja mam jako jedyne uprawnienia do holowania obiektów pływających. To jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, nie? Brona, jak wy siedzieliście? Jak? Nie zdążyłem wysłuchać instrukcji! Ja pierdolę! O kurde! O kurde! O kurde! Co jest? Ona to zrobiła z pontonem. Co jest? Nic. Jest palec cały? Tak, tylko wiesz jak szarpo linkę. Długo żeśmy nie zadomili. My patrzymy, a nagle przed nami jest auto i już wiedzieliśmy, że się linka napnie. Ja już puściłem, poleciało mi po palcach, ale patrz, co jest z pontonem. Chciałem, że ona zwiedzi. O kurwa. Nie no, tak pociągnęło. Wylecieliście bokiem, ten slide, i my byliśmy w chuj szybko, ale my żeśmy was wyprzedzili. Wiesz, obróciliśmy się tyłem. Tak, my byliśmy tyłem. I twój pas, jak ty przyspieszyłeś, poleciał naprzód, nie? Czekaj, Artur, jak to było? Masz jako jedyne uprawnienia do holowania na wodzie. Najwyraźniej się przedawniły. Okay.
No i to jest właśnie problem nagrywania w tych okolicznościach. Zobaczcie, że jest godzina 15.04, to jest już totalnie ciemno. Dosłownie za 10-15 minut tutaj będzie jak w środku nocy, nie będzie nic widać. Pozwólcie tylko, że się napijemy herbatki, zmienimy mokre ciuchy, ja też muszę swoje uszy przyprowadzić do jakiegoś stanu, jakiejkolwiek używalności, bo chyba mi odmarzły. I oczywiście na pozmroku też zaplanowaliśmy jakieś atrakcje. A propos atrakcji i planowań, to możemy sprawdzić, jak idzie dziadkowi Hazmarowi. Ty, nie włącz. Halo, dziadku Haznar. Dziadek Haznar gdzieś tam walczy. Dziadek Haznar walczy. Nie, easy, spokojnie z tymi psami, lajtowo. Nic się nie dzieje, można jechać, te. O której oni wyjechali? O 11. Tak, do samego rana ich. No to zanim oni dojechali tam, no to już jadą ze 3 godziny. 30 km? To 10 km na godzinę. Psy biegną chyba szybciej niż 10 km na godzinę. Nie, no na bank. Nie ma zasięgu. Pewnie leci jakąś puszczą. Dobra, czekamy dalej, no i przecież nie zginie, nie? Chyba. Ponton to normalnie nie ma połowy. Z początku ten brak odbierania telefonu dziadka Haznara olałem. Wrzuciliśmy wojownika na lorę, żeby nie kusiło już latać. Poszliśmy z powrotem założyć kabinę do Mavericka. Jakby tak każdy staremu świecił, to latalibyśmy już na Marsa. Każdy wrócił do chaty, zajął się swoimi tematami. Ale ani SMS-a, że są dostępni, ani telefonu zwrotnego. Cisza. Dzwoniłem do Haznara 9 razy, z czego raz przed sekundą i też był sygnał, więc kurwa, coraz dziwniejsze to chyba. U Piotrka to samo, nie ma tego. Uważaj, by się nic nie stało, nie? Bo to jest... 17 godzina, oni zaczęli o 12 jechać, zaczęli, czy tam po 12. A masz kontakt z tym gościem, co on ogarniał te psy? Ja nie mam, ale Brzoza ma numer do niego, bo to on ogarniał... K***a! Ten wyjazd przejdzie do historii. Dobra, w klapkach idę. Ja, jest Haznar, k***o! Brzoza! Halo! Chłopie, przyjechałem tu w samych papcie. Nazywał cię śniegu, co jest? Masz numer do tych, od tych psów? Mam. Ich dalej nie ma, już jest 16.37, ja dzwoniłem do niego z 10 razy. Też gadają po angielsku. Hello, do you speak English? Hello, yes, yes. Hello, I'm calling because today morning our friends had a challenge 30 kilometers with your dogs in your company and they are still not in the house and they are not answer the phone, so... I'm trying to look for your guys because the dogs arrived like 2 hours ago at my place and I tried to call them. I don't know what to do. I tried to look at them about with my snowmobile. But the dogs came back without them? Yes, yes. Dogs came back without any riders. It's only empty sled. Oh, the guide guy was like few kilometers behind them on snowmobile. You said they can't go alone. They have to go with a guide guy. Yes, that's why my guy Erki goes with the snowmobile back then, but Erki come back after the dog. He didn't see anything. What now? Because since 2 hours it's already dark. Yes, it's super dark, super cold, windy. I didn't find anything, any mark. Hopefully I found something, I don't know yet, I'll do my best. And soon I think I need to call the police because we have a good rescue police here, so I think I need to call the police soon. Don't call the police now. Not yet. How long ago the dogs came back? More than 2 hours ago. Oh, okay, so let me know. Thank you very much. Ole. Może sobie ja robią gdzieś tu siedzą pod chatą, ale kuźwa nie, no nie siedzieliby dwie godziny. Ale jak? A psy by wróciły stąd, spod chaty same? Wróciły psy bez nich. 2 godziny temu, a kiedy oni wyjechali? Wyjechali 4 godziny temu. Ej kurwa, ale jak coś mi się stało teraz? Co teraz? Ale jak mogli spaść z tego? W zaprzęgu czy co? Nie. Wybrany numer jest niedostępny. I tak jest od... ja dzwoniłem do niego pierwszy raz o 15 z kawałkiem, 2 godziny temu. Hazard może robić i się dogadał z gościem, że się zgubili i on mówi ci, że są psy i tak no dalej. No tak też może być. No. Myślicie, że Rafał zostałby takim pranksterem? Uczy się od najlepszych, nie? To chuj, niech se łazi. Idę się do sauny wpierdolić. Wszyscy poinformowani. Sprawdziłem na mapach. Okazuje się, że mogą być zasadniczo wszędzie. Wyszedłem na chwilę na piętro, zszedłem na dół, a tam pusto. Wiecie, gdzie są? Widzę, że nie przejmujemy się za bardzo. Tą sprawę ważne i ważniejsze, no. Oni jak to zobaczą, o ile żyją, to nas zapierdolą. Głodni ich nie znajdziemy.
No i cóż mam rzec? Po przemyśleniu wszystkich za i przeciw, uznaliśmy jednogłośnie, że Haznar namówił gościa z firmy, żeby nas wkręcać. Myśli, że będziemy świrować i szukać go gdzieś po okolicznych lasach, a on sobie siedzi w jakiejś knajpie i się z nas śmieje. Wbiliśmy do lasu, bo wydawało nam się, że słyszymy jezdnię, słyszymy samochody. Jednak po 20 minutach nie ma jezdni, nie ma samochodów, jest ciemny las. A do tego mamy chyba masę kolegów i koleżanek. Są jakieś ślady? Idziemy przed siebie, nie wiemy gdzie. Jeśli kiedykolwiek zadzwoni do was Budda i powie: ej stary, jedziemy do Laponii zrobić fajny, zajebisty odcinek. Zimowy, świąteczny. Będzie fajnie. Nie wierzcie mu. Kurwa, nie wierzcie. Nie jedźcie. Z czasem pojawiają się nocne rozrywki, o których wspominałem. Wrona twierdzi, że jak będziemy lecieć po asfalcie, a są takie paski od samochodów wyjeżdżone, to że będą leciały iskry zarówno z nart, jak i z sanek. Ja mu nie wierzę, ale możemy to sprawdzić. Ślady od aut rzeczywiście są, ale nie wiem, czy nie są za grubo pokryte lodem, żeby to iskrzyło. Czekaj, dawaj, zrobimy ten. Jak się nazywa ta dyscyplina? Curling. 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 Zajechał. Rekord skoczni. Proszę, kask, ja se zawrócę i lecimy. Dobra. Lecą fest! Lecą? No chuj! Dobra, zapinamy narty. Ja ty chyba se zdarłem te. O kurwa. A czemu narty mają ten iskrzyć? No bo mają te ranty metalowe, nie? Patrz. Ja bez miotu. Harry Potter? Była Hadwiga, teraz jest Jadwiga, to był Nimbus. My mamy Gimbusa, o! Ty, coś? Co to, kole? Nie, nie za szybą. Ty, o kurde. Ej! Co? Widzieliście Haznara? Nie! To Nara! Co to było? Wrona. K***a na nartach. Ja pierdolę. Uśmiech na mojej twarzy oznaczać może tylko jedno. Znaleźliśmy drogę i w miarę świeże ślady. Tylko Piotrulo, mam jedno pytanie. Mamy ślady, mamy drogę, ale czy klient jechał tam, czy tam? Mamy 50 na 50. Ale przyszliśmy stamtąd, więc szansa większa jest tam. Czwarta godzina marszu. Jest. Ślady są tam. Nikogo nie ma raczej. Stajnia na horyzoncie. Jest nadzieja. Tak. Jest nadzieja. Nie wiem ogólnie co to jest, bo to nie jest dom. To jest jakaś stajnia albo warsztat. Ty, k***a, coś tu pobiegło. Serio, o kurwa, biega tam. Coś czarnego, serio, to nie może to konie są. Ale się obsrałem. Weź mnie, nie oś***waj. K***a, konie. Tu są jakieś domki, są ślady na bank wilków. Dobra, idziemy tam. Jest chata, świeci się światło. Ogólnie wiesz czego jestem ciekawy? Gdzie my jesteśmy? Czy jesteśmy mega blisko? Czy jesteśmy w drugą stronę? Tu daleko. Nie wiem, mam dość, ale to już chyba koniec tej przygody. Mam taką nadzieję przynajmniej. No dobra, ale jak coś będzie, nie? Bo to nie wygląda jakby tniło tu życie. Tam jest rusztowanie jakieś. To nie ma. No i chyba w dupie jesteśmy. Wygląda jak na jakiejś farmie w Stanach. Kuzio, to wygląda creepy trochę, nie? Jakby mieli nas tam zjeść. Co, idziemy? Hello. Hello. Do you speak English maybe? No. No. We lost and we need phone. Yeah. Oh, ktoś przyjechał. Some other. Hello, good morning. Are you speaking English? No. No. No, okay. No. This person speaking yeah. English? No. Okay. Okay. No, sorry. No, sorry. Kolejna chata. No. Coś tam się świeci. Co, ale to śladów nie ma, co? Nie wychodzę z domu? Ty byś wychodził z domu? Bo ja nie. Hello, do you speak in English? We lost our way. Can we call friends? Oto. Moment, moment. Okay. Okay. Sami starsi mieszkają, ale o dziwo zbytnio się nie boją. Otwierają tak mega, mega przyjaźnie. Jak... No, no nie. Hello, Mika. We lost our friends and we don't have the mobile phones. We need to call to our friends. We know only the number. So okay. We have to call to pick our us from there. Okay.
Okay. Yeah, Yoko will give you the phone so you can call your friends. So. Okay, great. Thank you very much. Nie widać go, jak to wyjedziemy za auto. Ale to za dupca. Ty, jakiś fiński numer do mnie dzwoni, pewnie właściciel domku. Do mnie też dzwoni. Co, fiński numer? Święty Mikołaj. Halo? Halo? Yeah, do you speaking? Halo, Kamil? Ja pie... Kamil, kurwa, problem jest. Pierdolisz, ja jestem, ty walisz w chuj. Ale czekaj, bo jest ogólnie problem. Zgubiliśmy sanie i psy. Tak. Dzwoniłem do tego chłopa od sani i tak dalej. Wywnioskowaliśmy, że walicie w chuja i że żeście się zmówili. My zapierdamy przez jakiś las, kurwa ciemno, śnieg do pasa, jakąś chatę znaleźliśmy. Ludzie nam tutaj dali telefon. Pierdolisz. No dobra, no i co teraz? Mamy po was jechać czy co? Chłop ci wyśle pineskę, kurwa, i przyjedźcie po nas. Kurwa. Ty, oni twierdzą, że to nie była, kurwa. Gdzie oni są? No on zadzwonił teraz z jakiegoś finlandzkiego numeru, ja myślałem, że właśnie o domku dzwoni. O tak, on już w sumie z 2 godziny nie odbierał, nie? Chyba się na ognisku k***a film urwał kolego, bo on nie odbiera już 6 godzin. Albo dalej jest walone w k***a. Nie, no myślę, że mają przejebane, nie? Ale k***a, tam to jest niepojebane. Mędrzec rzekł. Rzeczywiście, ktoś wysłał adres i patrz, jak się wbije w pineskę, to by się zgadzało. 14 km stąd, 11 minut. To im brakło połowy. Ty, ale k***a, no. Dałbym sobie rękę w łokciu uciąć, że to był fejur, nie? No olałem to, nie? Ty, jedzie z tyłu jeszcze. Dostałeś adres? Tak, będziemy za 10 minut. Dobra, czekamy się. Co? Ty, co? Nie wierzę w to. No witamy. Mogę wejść do auta? Nie! Ja byłem pewien, że wy jesteście dogadani z tym gościem, że ty mu powiedziałeś, że on ma nas wkręcać i że wy sobie siedzicie gdzieś i macie wyjebane, a że my was szukamy, a my mieliśmy w chuj szukanie was i pojechaliśmy na sanki. No a czemu te psy wróciły bez was? Zatrzymaliśmy się, żeby się odlać. Te k***a sanki miały taki hamulec ręczny, taką kotwicę. Zajebaną kotwicę i za chwilę k***a psy dzida. No a ten chłop na skuterze? No na jakim skuterze? Ile szliśmy po tym jeziorze? Godzinę. No co najmniej. W saniach była saszetka. Jeśli on nie ma tej saszetki, to wypierdoliła z tych sanien i jesteś dwa iPhony w plecy. Nie ja, ale... tylko Jadwiga. No, wszystko mokre. Ja chcę do domu. Trzeba Haznar, co tam? Słyszałem, że mieli zajebistą przygodę, nie lepszą niż ja. Ciekawe, czy było mu zimniej. Ale cieszę się, że cię widzę, kurwa. Serio. Podoba ci się Laponia? No, jest pięknie. Dzisiaj jest pięknie, ostatni nie był taki mądry. Dobrze was gdzieś w jednym kawałku, nie? My się baliśmy, że jakiś niedźwiedź będzie was spierdolą polarne. Bardzo się baliśmy, tam na tym ognisku się baliśmy. Przerażeni byliśmy. Umówmy się, że pięknie wyglądają. No rzeczywiście dzisiaj w nocy była śnieżyca i wyglądają pięknie, natomiast nie o śnieżycy. Przecież nie będziemy w kółko siedzieć w jednym domku i w kółko z dnia na dzień robić kuligów i innych p***banych akcji. Znaczy zasadniczo można by było i pewnie byśmy dali radę tak przez miesiąc. Jesteśmy w tym całkiem nieźli. Natomiast czymże dla was byłby ten materiał specjalny tutaj na kanale, gdybyśmy nie mieli ściśle określonego punktu docelowego. Gdyby ten punkt docelowy nie był w tym wszystkim dość mocno nietypowy i sprzęty, którymi chcemy tam pojechać, nie były mocno nietypowe. Nordkap, moi kochani. Poznajcie Nordkap, a właściwie za moment poznacie Nordkap, czyli najbardziej wysunięty fragment lądu na kontynencie europejskim. Będziemy właściwie na równi z Grenlandią. Gigantyczne wahania temperatur i szereg innych niespodzianek, na które możemy tam trafić. A mało tego wszystkiego, pojedziemy tam nimi wszystkimi, ponieważ mamy pewną rozbieżność. Dziadek Haznar na przykład uważa, że RS6 jest najlepsze ze wszystkich możliwych nagród, które możecie zgarnąć.
licencjonowany opierdalacz. Rond stoi murem za Suprą. Ja natomiast uważam, że przełomowa w tym wszystkim jest M3. Grażyna natomiast na przykład twierdzi, że dla kobity w tym wszystkim A45S jest najlepsze. Co za tym idzie, jak pewnie zauważyliście, dużo tych samochodów podczas trwania tej akcji, ale one cały czas ładnie wyglądają, fajnie latają bokiem, a mało jakichś argumentów, jakiegoś testu, jakiejś konstruktywnej krytyki, a może właśnie informacji, które dowodzą temu, że RS6 jest najlepsza, albo M3 jest najlepsza, a może właśnie Mercedes, albo Toyota. Zatem zebraliśmy się dzisiaj wyjątkowo wcześnie, aby wyjechać na Nordka. Jak bardzo to jest pojebane, wierzcie mi moi kochani, że to raczej nie jest codzienność, żeby takie sprzęty jechały w miejsce, które jest tak bardzo niedostępne. Zapraszam więc i nie przeciągajmy. Lecimy. Nie wiem, jak się otwiera bagażnik stary, nie? Ty masz najbardziej pakowne, Kubuszko. No, dlatego się spakowałem w dwie torby, nie? Bo w ogóle o ile znajdziesz tam przycisk. Zastanawiam się, pamiętasz, czy to było? No ale przycisk jest też tam. Powiem ci, że tutaj na pewno pakowność jest nie, za ale czekaj, bo za wyżej jest. Ale zamarzła blacha. Wyżej, no. Ta blacha zamarzła. Faceci. No to zasadniczo w Suprze jest bagażnik na torbę do czyszczenia. Nie, no nie jest tak źle stary, nie? Patrz, jedna torba, ja mam jeszcze drugą. Kubuś, i teraz patrz, chodź, coś ci pokażę. Chodź, Audi jest najlepsze, tak? Wiesz, tutaj jakbyś chciał też prześcieradło rozłożyć, to jest kobietą jechać na wakacje. Albo dwiema. Punkt dla Audi. Haznar cały czas o tym Audi. Masz jakiś inny argument za to Audi niż ten bagażnik? Bo ty w kółko tylko jak bardzo to jest pakowne. Ja mam każdy argument. Jaki każdy argument? Każdy. Żyjesz, chłopie, tą 4-litrówką jak nie wiadomo co, a tak naprawdę BMW 4 litrów nie potrzebuje, żeby być szybszym od tego. Chłopie, na ćwiartkę Touring jest szybszy. Mówię ci to ze strzałami do łuku w ręku, nie dyskutuj. Właśnie dlatego masz strzały, się nie odzywam. Ja rozmawiam z amatorami. Z amatorami. Po prostu jesteś już stary. A tu jak z bagajem? A4-5 całkiem nieźle, powiem ci. Duża walizka, jest jeszcze miejsce na co najmniej dwie małe plecak. Jak twoja kobitka, jak wygrasz i jej dasz, będzie jechała na lotnisko. Chociaż nie wiem, czemu by miała bez ciebie jechać na lotnisko, jak... Chociaż może sobie zostawicie jedno, nie wiem. A moglibyśmy zacząć, że jakby się miała nie zmieścić, to wolałabym... W Touringu się wszystko zmieści. Idź przy targach. Jest równouprawnienie, tak czy nie? Dobra, muszę przyznać, że jeżeli chcesz wozić tonę ziemniaków, a nie pół tony ziemniaków, to lepiej se wygraj RS6, a nie Touringa. O! Niesie! Niesie! Popatrzcie! Czuję się, słuchajcie, jak jakaś w tej mama i wieśniaczka odwalona dźwiga walizę. Wracając do tematu, no to jak chcecie wozić tonę ziemniaków, a nie pół, to lepiej sobie wygraj RS6. Na pewno jest to auto zdecydowanie bardziej praktyczne, ale czy praktyczne oznacza lepsze? Zdecydowanie zaprzeczam. Hop, zamkniesz. Jak zawsze, bez pierdnięcia. Zobacz, że wcale wiele więcej nie wchodzi do tego RS-a. Wejdzie więcej, ale nie dużo. W sensie już mówię tak off camera. No pewnie znowu aż więcej, nie, no bo skąd, nie? Odpuszczałeś Rafała, że off camera, żeby przyznał do kamery, nie wiedząc, że jest nagrywane, że Touring jest lepszy? To nie było off camera, k***a. Masz go! Spuściłem mu powietrze. Ale powiedziałem, że więcej. Niewiele, ale więcej. Ale więcej. Dzięki, Kubuś, że mi odśnieżyłeś. Wszystko dla prezesa. Chciałbym na sam początek pojechać z Suprą, jasne, żeby stanąć w jej obronie i powiedzieć, że jest zajebista. To jest zajebiste auto, to jest tak naprawdę BMW, pamiętaj o tym, nie? W sumie tak. I przedstawić je tym oto ludziom. Więc zaczynamy. Temat numer jeden, Supra. Jedź M3. Proszę się... Chciałem sobie zacząć od Supry nie bez powodu. Uważam, że to jest najfajniejsze auto, oprócz M3 w całej stawce. Mało tego wszystkiego, lecimy sobie delikatnie kolejnością, no bo przypominam, że Supra gra tutaj w roli pierwszych skrzypiec. Ona wchodzi w pierwszych 5 minutach live'a. Ja bym chciał, żeby to wyglądało tak, że zaczyna się live, wchodzę, witam, cześć, kłaniam się, jesteśmy tutaj po to i po to. Oto jest nowa maszyna, no bo będzie nowa maszyna ze względu na to, że ta akcja jest po prostu no już dużą akcją, no i tamta maszyna nie dałaby rady. No i przechodzimy sobie do... Poczekajcie, bo jest zakręt. Więc sobie od razu sypniemy boczka, tak na wyczucie. No i przechodzimy od razu do losowania Supry. Mało tego wszystkiego, będziemy mieli rozłożonych kierowców, którzy zwycięzcę Supry będą mieli na tego live'a właśnie przywieźć, żeby on jeszcze podczas trwania całego live'a już był razem z nami, no i żeby sobie obczaił już swój nowy samochód. Także no, myślę, że to jest pojebana akcja. Mam jeszcze kilka niespodzianek na live'a dla was przygotowanych, więc myślę, że obecność będzie obowiązkowa. Supra, jeżeli chodzi o sam samochód, sam w sobie, na pewno nie jest najbardziej praktycznym z tego wszystkiego. Tylko pytanie, czy ona w ogóle ma za zadanie być najbardziej praktyczną. Ja
No wydaje mi się, że absolutnie nie. To jest samochód weekendowy, to jest samochód, który ma dawać frajdę, to jest samochód, który ma wyglądać i to jest samochód, który zaryzykuje to stwierdzenie, chociaż może ono się okazać być kontrowersyjne. Myślę, że z czasem zyska status legendarnego. Pamiętajcie, że coraz bardziej przechodzimy w elektryfikację, a tutaj mamy 3-litrowe B56, które jest naprawdę godnym następcą 2JZ. Ten samochód ma dawać frajdę z tego, jak się prowadzi, jak leci bokiem. I tutaj weszło do gry BMW. I to jest największa zaleta tego samochodu i jego największy problem. Ta kolaboracja z BMW. Natomiast oczywiście Supra utraciła troszeczkę legendarności. Ale mamy długi łuk, kurwa, się prosi. Ale to jest również w tym wszystkim, moim zdaniem, największa zaleta tego samochodu, ponieważ to, jak już z fabryki wyjeżdżają samochody spod znaczka BMW, moim zdaniem jest nie do powtórzenia przez inne marki. To, jak te auta prowadzą się bokiem, jak są pewne w prowadzeniu, jak dobrze się kontrolują, jak ustawione jest całe zawieszenie, układ hamulcowy, jak niezawodne są silniki i układy napędowe właśnie w BMW, to wszystko zostało zaszczepione do tej Supry. Podsumowując więc ten konkretnie samochód, bo nie chcę poświęcać nie wiadomo ile czasu na każdy z nich z osobna. Uważam, że MK5 jest dla tego z was, kto ma czym już śmigać sobie na co dzień. Masz już czym jeździć, masz coś praktycznego, masz coś, co mało pali, a MK5, zwłaszcza w tym wydaniu na glebie, z tą felgą, z całym pakietem karbonowym, z tym skrzydłem i tak dalej, będziesz traktował jako samochód, którym będziesz sobie śmigał na spoty, zloty motoryzacyjne i tak dalej, i tak dalej. Będzie to dla ciebie fajna baza do tuningu ze względu na prowadzenie i ze względu na motor, który, tak jak mówię, ma gigantyczny potencjał. Zapraszam więc bardzo serdecznie na 7aut.pl i pamiętajcie, że o właściwie trzeba grać już teraz, no bo w momencie, w którym rozpocznie się live, kończymy wydruk i w grze o Suprę biorą udział tylko i wyłącznie losy, które zostały wydrukowane wcześniej. Dziękuję za uwagę i wciskam gaz. I to się prowadzi, tak się prowadzi, nic nie musisz robić, patrz, jedną ręką. I to jaka jest prędkość, paczka na godzinę, dobrze, że mamy zamknięty odcinek. A, no i zapomniałem wspomnieć, jak już w temacie Supry, że oczywiście nie każdemu może się podobać. Po pierwsze, chętnie odkupię od razu, jeśli wolisz cash. I opcja numer dwa, ostatnio wrzucałem film, gdzie złożyliśmy niebieskiego GTR-a z bodykitem. Dostałem wtedy przysłowiowe 1000 zapytań, czy można będzie go wymienić za Suprę, jak już się wygra. Otóż tego konkretnie nie oddam, bo jest nam potrzebny, ale wspólnie z Łukaszem złożymy takiego samego GTR-a specjalnie dla ciebie, jeśli będziesz wolał go Godzilla zamiast Supry. Sam sobie w cudzysłowie skonfigurujesz, jaki kolor, jaka felga i tak dalej. Odsprzedasz mi swoją Suprę, a ja ci za to tak jakby GTR-a. Pierwsze tankowanie za nami, wszystkie fury zalane, bardzo duży problem z dostępnością stacji benzynowych, z dostępnością paliwa tam na miejscu. Będziemy jechać trasą od prawej strony Finlandii aż do granicy, nazywa się ona Arctic Highway. Tak jak powiedzieli koledzy, bo mi wypadło Arctic Highway, brzmi fajnie, pewnie równie fajnie będzie wyglądać. Przeciągajmy, jedźmy, zimno, fest. Dzisiaj jedynie minus 10. Gadam z powrotem do Turasa, zapraszam do Superki, kolega. Jedziemy tak, połykamy kilometr za kilometrem i sobie tak myślę, że na tym wyjeździe dziadek Haznar cały czas tylko RS lepszy w tym, RS lepszy w tamtym, a w RS-ie mam to, a w tym nie ma tego, a w RS-ie jakby było tamto i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście RS jest zajebisty, mi też się bardzo podoba ten samochód, natomiast pozwólcie, że troszeczkę dźgniemy dziadka Haznara. Halo, dziadek, słyszysz mnie, Haznarus? Odbiór, słyszę. Wiesz co, tak sobie myślę, że dopóki nie wsadziliśmy operatora do ciebie tak, że powiedzieliśmy mu, że ma siąść w RS-ie, to on wolał jechać z tyłu RAV4. Normalnie z tyłu wypożyczonego samochodu, nudnego jak flaki z olejem RAV4. Ty jechałeś tam? Czy nie uważasz, że coś z tym samochodem jest nie tak? Wiesz co, to jest strach. To jest strach, oni po prostu boją jechać prawdziwym, prestiżowym samochodem. No nie wiem, no
twierdzą może, że nie są godni, żeby jechać w RS6. Ale co tu jest do godności w tym wszystkim, jak tak naprawdę ja jadę za tobą cały czas tylko dlatego, że ty masz odpaloną nawigację? Gdybym ja tylko chciał, to M3 jest szybsza od RS-a i jechałbym pierwszy. Gdybyś chciał, chcieć możesz. Ale niestety to jadę z przodu. Wszystkie twoje próby tutaj, nie wiem, zjazdu na lewy, dodaję gazu i cię nie ma, więc w ogóle nie wiem, o czym gadamy. Ty doskonale wiesz, że twoje miejsce jest z tyłu i tam po prostu zostań, nie kompromituj się. Słuchaj, ty masz 100 koni więcej i nie potrafisz być szybszy ode mnie. Co oprócz tej twojej pakowności, o której ciągle opowiadasz, jest lepsze w RS6 od Touringa? Tu się mogę zgodzić, niestety Audi troszkę tutaj jest zbliżone do twojego kombi. W czym jest lepsze? Zacznijmy od tego. Jaki masz motor? 3-litrowe R6. Pancerne, które jest doładowane i które tylko po programie generuje 750 koni mocy, a w serii 510. I do tego wszystkiego już oprócz motoru mogę odpiąć przód napęd i lecieć sobie tyłem. Czy ty możesz polecieć eleganckim slajdem swoim nudnym RS6? Nie. Przede wszystkim RS6 nie jest po to, żeby latać slajdem. Czy wyobrażasz sobie, żeby wielcy tego świata grali w Babingtona na plaży? Nie. Więc drift twoim samochodem jest zabawą dla osób, które chcą się bawić. A RS6, kolego? RS6 to jest samochód dla szefa. Dla bossa, który nie będzie pojacował razem z wami. Ja to będę się wpierdalał w rozmowę, nie? Ale Hasan, co ty k***a gadasz w ogóle? Masz napęd quattro, chłopie. To jest przecież legenda rajdów. Powinny się k***a każdy winkiel bokiem. A ty po prostu jak dziadziuś taki jedziesz sobie 50, 60. Nic się nie śpieszy, wiadomo, nie? Ale nie gadaj mi tu, że quattro to nie jest k***a legenda rajdów. I to nie nadaje się do latania bokiem, jak to auto z tym napędem wygrało nie jeden rajd. Mówimy o szybkiej, agresywnej jeździe, to o czym my mówimy? No quattro to quattro, legenda, historia, tyle, koniec, kropka. Kuba, jak już się wtrąciłeś, to pozwól, że ja też wyjaśnię. Jego napęd może i był legendarny, może i kiedyś zdobywał rajdy i tak dalej, ale on był użyteczny i dawało się latać slajdem, dopóki RS6 nie stała się 2,5-tonową lochą, która tak naprawdę, mimo że ma napęd quattro, to nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby odwieźć bezpiecznie dzieci do szkoły. Ty gadasz o jakiejś arystokracji, Haznarus. Tu jest arystokracja. M3 w końcu w Touringu, nie w żadnym kombi, jak ty to nazwałeś bezczelnie. Nie mogę się z tobą zgodzić. To jest Touring, jest praktyczny, lata bokiem, jest szybszy od RS6 i nie potrzebuje 4 litrów, żeby cię objechać. Wiesz dlaczego M3 wprowadziło kombi? Tak się napatrzyli na RS6, że stwierdzili, że no, muszą coś odgapić. Zasadniczo moglibyśmy tak bez końca, ale chwytaliśmy się coraz bardziej absurdalnych argumentów. Co za tym idzie, pozwólcie, że zetniemy to i zakończymy tę dyskusję na tym, że dziadkowi Haznarowi skończyły się pomysły. Jakby tak już totalnie na serio, chciałem podkręcić dziadka, bo on uważa, że to RS6 to jest mistrzostwo świata. I rzeczywiście, ten samochód jest zajebisty i szanuję każdego z was, kto ma za faworyta RS6. Natomiast ja jestem jeszcze za młody na RS6 i M3 jest dla mnie zdecydowanie lepszym wyborem. Możliwość tego, że zobaczcie, w tym momencie klikam dwa przyciski i mam, zobaczcie tu, 4 WD Sport. Mam napęd na 4 koła. Jestem bezpieczny, mogę robić co chcę. Natomiast nie zatrzymuję się, nic. Zobaczcie, klikam M2, potwierdzam M2 i zmieniam napęd na tył. Nic nie trzeba robić, nie trzeba nic zmieniać. I w tym momencie mogę się ślizgać bokiem. Jeden przycisk, ten tutaj, hop. Wracam do wszystkiego, co jest absolutnie seryjne, miękki zawias, delikatnie ustawiony silnik, lekko chodzi kierownica, napęd na 4 koła i włączona trakcja. Dlatego dla mnie M3 jest absolutnym faworytem. No i tak, na pierwszy rzut oka 400 km do pokonania dziś to moment, natomiast niestety nic bardziej mylnego, a my bardzo szybko zrozumieliśmy, skąd nazwa Arctic Highway. Powiedziałbym, że wygląda to jak jakiś koniec świata, ale to jest przecież koniec świata. To ta droga prowadzi w miejsce, które możliwie najwyżej do zdobycia drogą lądową. Olbrzymi obszar, momentami olbrzymia szerokość drogi. Co 100-200 km z tundry wjeżdżasz do
małej miejscowości na trasie, która żyje swoim własnym życiem i cała zasypana śniegiem, wita cię przede wszystkim stacją benzynową. W związku z ekstremalną drogą pojawiają się również dość nietypowe problemy. RS6 wydechem topi śnieg spod kół. Ten zmienia się w krople, krople z kolei na tej temperaturze w moment zamarzają i tworzy się lodowa skorupa w pojebanej ilości. To nie jest śmieszne. To jednak trochę jest. To jest dbałość o samochód. Można byłoby to skopać, na siłę usunąć. Rżniemy RS6. Damian rżnął choinkę, teraz rżniemy RS6. O. Ciężkie? No, ze 4 kilo waży. Powiem ci, można się namachać, teczko. Kubuj. A ty widzę takie, inna technika, takie te ruchy szybsze, nie tak dosadnie, tak, ale tak dosmyrasz. Ta technika, wiesz, nikt cię nie wierzy. To kopi to. Okazuje się, że jak się zajrzy pod spód, to również na M3 jest to samo. Warunki z godziny na godzinę stają się coraz cięższe, widoczność zdecydowanie natomiast coraz mniejsza. Swoją drogą, to idealny warunek, żeby pokazać wam, jak RS6 na przykład, korzystając z laserowych świateł, potrafi właściwie zmienić noc w dzień. Także jeśli czaisz się na szóstkę, no to w tej kwestii, jak widać, akurat jest totalny kocur. Ale nie jadąc jako pierwszy, no już tak kolorowo nie jest. Trasa się ciągnie, bo ciężko jechać więcej niż 80, no momentami 100 na godzinę. Dochodzi godzina 21, przejeżdżamy granicę, która wygląda jak jakaś granica widmo. Oświetlona, ale arktycznie i ani pół człowieka. Ostatnie kilometry i wita nas ku naszemu zaskoczeniu większa metropolia. Karasjok. Miejscowość zamieszkana przez 2800 osób, a w niej schowane bardzo klimatyczne domki. Jest czysto, ciepło, jest łóżko i prysznic, czego więc chcieć więcej. Jak widać, bardzo urokliwe, a dzięki temu, że wpadliśmy tutaj na kilka fajnych samochodów, to również zmotoryzowane miejsce. Idealnie jako poranku budzicie świszczenie turbiny W45 AMG. Natomiast moi kochani, oprócz tego, że miejsce to jest piękne i oprócz tego, że mamy już tylko 256 km do celu, 256 km do Nordkap, to chcę wam coś pokazać. Znajdujemy się coraz wyżej, w coraz bardziej odległych zakątkach świata, więc anomalie występują tutaj coraz większe. I zobaczcie na przykład tutaj, jak wygląda zdjęcie satelitarne miejsca, w którym się znajdujemy. Wszystko totalnie na biało, zaśnieżone, zlodowaciałe. I kolejna anomalia, którą chcę wam pokazać, bo nie widziałem nigdy czegoś takiego, zresztą nikt z nas tutaj obecnych nie widział czegoś takiego, to jest to. Zobaczcie tutaj. Macie wszędzie, teraz jest godzina 10:16, wszędzie macie bez słońca. Dopiero o godzinie 17, 18, 19, 21, 22, o północy, o pierwszej w nocy, zobaczcie. O 6 rano delikatne jakieś promienie słońca mają się pojawić, a jak zjedziemy sobie na sam dół pogody, to patrzcie to. Wschód słońca więcej niż 7 dni. A jak się sprawdzi specjalną aplikacją, kiedy tutaj jest pierwszy wschód słońca od dziś, to dzień po końcu trwania całej akcji 7 aut. Więc 15 stycznia, dzień po tym, jak zgarniacie swoje samochody, tutaj dopiero pierwszy raz wstanie słońce i to uwaga, tylko i wyłącznie na 1,5 godziny. Nie ma co przeciągać, moi kochani. Odśnieżamy samochody, pakujemy się do środka i ostatnie niespełna 300 km, żebyśmy stworzyli historię. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał i pytał, słuchajcie, to wam coś pokażę. Z tej strony odpadło w ratach, ale patrzcie to. Jakby ktoś pytał, czy zakładamy dobre pakiety do tych samochodów, to jest chyba najlepszy możliwy dowód, bo to było zaczepione tutaj i wisiało tylko i wyłącznie na karbonie. Gdyby ten pakiet był słabej jakości, no to w połączeniu lód, jazda, prędkość, waga, powietrze i wszystko inne, na pewno by odpadł. Montaż się liczy, no. Prawda? Prawda. Kierujemy się dalej na północ. Znajdujemy się w obszarze, który śmiało mógłby być scenerią do nagrań promocyjnych nowego modelu jakiegoś samochodu. Całkowite odludzia, co parędziesiąt kilometrów tylko mały, na oko 60-metrowy domek lub leśniczówka.
sporadycznie mijane ślady skuterów śnieżnych, które odbijają w stronę lasu. Ostrzeżenia o możliwych pojazdach militarnych i maszerujących żołnierzach, którzy mogą mieć ćwiczenia w terenie, a stacjonują w dość licznych wojskowych ośrodkach szkoleniowych pośrodku totalnie niczego. Niesamowity klimat, który niestety nie trwa zbyt długo, bo po zaledwie 4 godzinach podróży zachodzi słońce. Tym razem natomiast udało się nam złapać zorze. Mega klimatyczne i właśnie kojarzące się z biegunem północnym zjawisko, które wygląda jak Photoshop, ale gwarantuję wam, że to naprawdę wisiało na niebie. Uderzamy spać w pobliskim hotelu, czekamy na jakiekolwiek światełko i ruszamy. Ostatnia prosta, 35 km do celu. Że nie ma tutaj żartów, cały czas przypominają nam rozmiary pługów. Olbrzymie maszyny, rozmiarem przypominające ładowarki w gigantycznych kopalniach. Bramy wjazdowe do ogromnych tunelów, aby do środka nie dostawał się śnieg. Aby wiatr w tunelu nie tworzył śliskiej szklanki lodowej. Samochody zdały egzamin. Każdy z nich wraz z tym apokaliptycznym klimatem lodowej pustyni dają nam obrazek z kategorii zapamiętam do końca życia. Akcja 7out.pl tworzy historię. Jest ślisko, to prawda. Czwarty bieg, samochód bez gazu praktycznie. Czwórka! Wrzuciłbym piątkę. Czekaj, też podniesie. Patrz, piąty bieg. Jest ślisko i jest blisko. To przede wszystkim. Ja cały czas mam nieodpartą chęć powiedzieć tak. To jest jakiś koniec świata, ale wiecie co? To jest koniec świata! My naprawdę jedziemy tymi samochodami na koniec świata! Najbardziej wysunięte miejsce, na które da się w ogóle dojechać drogą lądową, bez korzystania z promów, statków i tak dalej, i tak dalej. To jak to tu w ogóle wszędzie wygląda, to co wy widzicie na ekranie, to co wy widzicie na przebitkach, to co my widzimy jakby własnymi oczami, to co my chcemy wam przekazać jakby za pośrednictwem kamery YouTube'a. Nigdy nie sądziłem, że ten kanał będzie w takim miejscu, w którym stwierdzimy, że realizujemy dla was coś takiego i naprawdę to zrealizujemy. A to się dzieje właśnie teraz i mamy parę kilometrów do Nordkap, redukuję sobie bieg, wrzucam trójkę i M-ką z bagażnikiem dachowym lecę slajdem przy użyciu właściwie jednej ręki i sobie do was gadam i sobie komentuję i świszczy mi dolot Eventuri i wygraj sobie ten samochód i zrób sobie dokładnie to samo mój przyjacielu, kurwa Maciu. Dobra, podjarałem się trochę zaraz. Cztery sztuki, ale ogólnie dla was przygotowanych jest 7. Mieliśmy przedstawiciela jednego z nich tutaj na wyjeździe, ale nie chcieliśmy kusić losu. Nie chcieliśmy, moi kochani, żeby wylądował gdzieś w rowie, a wiem, że hydrołapa szpera bardzo by kusiła. Na jego cześć więc mamy taką oto flagę. Na tej oto fladze zimowy wojownik, tak samo jak na zagłówku i 7out.pl, czyli pewnie inicjatywa, dzięki której możemy realizować dla was właśnie takie rzeczy, jak przykładowo to,
to, co widzicie w tym i w poprzednim materiale. Ogólnie, co widzicie na tych wszystkich materiałach. Znajdujemy się naprawdę na końcu świata. W związku z tym idziemy sobie gdzieś tam w krzoki, żeby nikomu nie psuć krajobrazu i nie przeszkadzać. No i z tym wszystkim, co tam, idziemy wbić pamiętnie tę flagę. Tutaj? Jest git. Jest git? Dindaj, mało wiewnie dzisiaj jest. No i jesteśmy oficjalnie... Dalej się nie da. Jest globus, tak to wygląda tutaj, a ja przede wszystkim chciałbym wam zwizualizować, jak to wygląda na mapie. Zobaczcie, my jesteśmy tutaj u samego szczytu. Zobaczcie, jak blisko nas jest już Grenlandia. Zobaczcie, że dalej są już tylko i wyłącznie wyspy. I jak sobie oddalimy do pozycji takiego globusa i wyrównamy z równikiem, to jesteśmy taką małą kropeczką u samej góry planety. I na tym samym kanale nagrywaliśmy dla was przecież Maveriki, nagrywaliśmy dla was Afrykę i poruszaliśmy się tutaj cały czas w okolicy równika. Także różnorodność jest naprawdę olbrzymia. Dziękuję wam, moi kochani, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca. Nie wyłączajcie, ponieważ jest to materiał, który zdecydowanie zasługuje na to, abyście dostali to samo, co w przypadku Bośni i Hercegowiny. Pamiętam, że bardzo się wam to podobało, czyli zakładka co dalej, wykorzystująca zdjęcia, które cyknęliśmy tutaj na wyjeździe. Zapraszam bardzo serdecznie na 7out.pl, ale myślę, że do tego nie muszę już zachęcać. Odmeldowuję i życzę wam wszystkiego dobrego. Podnosimy poprzeczkę. Gdzieś tam. Powodzenia, żeby to dogonić i rozpierdolić. Tempo's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're on last still. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Tempo's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna cop it to style, I tell them stop it, whoa, whoa. It's my destiny, feel like Latoya, like it found me my Beyonce. And she shotgun in the cockpit, grinding with the team, making C-notes. In my pocket still full of green, call it C-Lo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too sure, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Tempo's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Tempo's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle.